Witam serdecznie panów burmistrzów, panią skarbnik, kierowników wydziałów, koleżanki i koledzy. Pozwolę sobie otworzyć 54. zwyczajną sesję Rady Miasta. Protokół był z poprzedniej sesji do wglądu. Czy są jakieś zapytania odnośnie protokołu? Nie ma. Uważam, że protokół zostaje przyjęty. Tak, tak. Macie państwo... Brakuje jednej osoby, także możemy przystąpić do normalnych dzisiejszych obowiązków. Macie państwo przedłożony porządek obrad. Czy są zapytania do porządku? Nie ma. Wobec tego przechodzimy do realizacji punktu trzeciego. Informacja pana burmistrza miasta z okres międzysesyjny 16 wrzesień, 15 październik. Bardzo proszę, kto ma zapytania? Pan radny Piechowicz, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie burmistrzu, chodzi mi o spotkanie z przedstawicielami firmy Telce w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w strefie aktywności gospodarczej. Coś bliższego chciałbym wiedzieć. Panie przewodniczący, szanowni państwo, firma TLC. Prosiłbym tylko, żeby wyłączyć inne mikrofony, bo echo się robi. Firma TLC jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w naszym terenie. Inwestuje z roku na rok w budowę kolejnych hal, rozwój działalności. No i firma zainteresowała się przedstawianą przez nas ofertą, jako że mamy już ogłoszony przetarg na strefę aktywności gospodarczej. Po tych wszystkich zmianach, które przez 3 czy 4 czy i pół roku były dokonywane w planie zagospodarowania przestrzennego, tak aby ją uatrakcyjnić, jest kilka firm, które interesują się strefą, więc mam nadzieję, że zaraz początkiem listopada, dokładnie 5 listopada chyba jest przetarg, znajdzie się już jakiś chętny, który zakupi tą strefę i zainwestuje w niej. Ja mam tu jeszcze pytanie, dotyczy właśnie tej przebudowy pomieszczeń w szkole numer 3. Akurat byłam, oglądałam i wydaje mi się, że troszkę smutno, jak na przedszkole tam jest w takich barwach, w takim, nie wiem, te drzwi to bardziej do magazynu. Pewnie projektant takowe wymyślił, ale pamiętam, jak żeśmy organizowali przedszkole w szkole numer 6. I wtedy no to po prostu było wesoło. Wszystko w kolorach. W tej chwili ja mam wrażenie, że to nie przedszkole, tylko jakiś magazyn. Te ciemne, brązowe drzwi, takie sprawiają wrażenie. Tak samo podłogi, no takie bardzo smętne. Nie wiem, coś by trzeba było jeszcze zmienić, żeby to miało charakter rzeczywiście przedszkola dla małych dzieci. I jeszcze chciałam dopytać, chociaż byłam przed chwileczką w wydziale, ale wiem, że wiele osób się tym interesuje, a pewnie oglądają sesję. Kiedy zaświecą się lampy? Tutaj mamy odbiór oświetlenia na Brzozowej. Szanowni państwo, pani radna, zaczynając od końca, na Brzozowej, no to czekamy w tej chwili na przyłącz i już uruchomienie, że tak powiem, dostaw prądu przez energetykę. Jeśli chodzi zaś o przedszkole, to zleceniodawcą projektu był dyrektor szkoły. Dyrektor ustalał z projektantem, jakie chce mieć kolory. Dyrektor wybierał kolor storalki i tak dalej, więc powinna pani pytać dyrektora. Ale z tego, co mi wiadomo, to chyba ostatnio pani radna nie była tam, bo ściany są kolorowe w salach. Na początku były białe, a teraz są kolorowe. To ja byłem tydzień temu i były kolorowe, chyba że je przemalowali. No, no a co reszta? No to reszta. No. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne robi się w jasnych kolorach, tak żeby łatwo było myć. Natomiast co do gustów, no to ciężko się wypowiadać. Każdy ma inne. Ściany w pomieszczeniach są kolorowe, tam gdzie dla dzieci. Natomiast resztę proszę pytać dyrektora, bo on zlecał projekt i on jakby nadzoruje zadanie. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na 53. sesji Rady Miasta. Panie burmistrzu, bardzo proszę o odpowiedzi na interpelacje. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni.
Pani Joanna Bubak interpelowała w sprawie wyznaczenia przystanku autobusowego przy ulicy 11 listopada. W odpowiedzi uprzejmie informuję, że wystąpiono w tej sprawie do zarządcy drogi, to jest do Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach, z prośbą o rozważenie możliwości wyznaczenia takiego przystanku. Druga interpelacja dotyczyła dokończenia budowy ulicy Dębowej. I tu informuję, że zadanie to będzie przedmiotem analizy na etapie prac związanych z projektem budżetu na 2019 rok. Trzecia interpelacja dotyczyła przygotowania podziękowań dla członków zarządów osiedli. Informuję, że podziękowania takie zostaną przygotowane i wręczone przed upływem kadencji zarządów osiedli. Pani Maria Ludwin interpelowała w sprawie remontu tarasu miejskiego przedszkola nr 8 oraz doposażenia placów zabaw. Informuję, że zadania te będą przedmiotem analizy na etapie prac związanych z projektem budżetu na 2019 rok. Interpelowała pani radna również w sprawie zwiększenia tempa robót związanych z przebudową sieci wodociągowej w rejonie ulicy Tuwima. Informuję, że wystosowałem pismo do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o., aby zobligować wykonawcę robót do zwiększenia zaangażowania i wzrostu robót na przedmiotowym zadaniu. Pani Mariola Migdar interpelowała w sprawie obsługi parkingów w obrębie Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa. Informuję, że interpelacja została przekazana do Starostwa Powiatowego z prośbą o załatwienie zgodnie z kompetencjami. Pani radna Alicja Nowak interpelowała w sprawie udzielenia informacji w sprawie wykonania wałów na prawym brzegu rzeki Sękówki. Wyjaśniam, iż ponownie wystąpiłem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Rzeszowie. Pismo w załączeniu w trybie udzielenia informacji publicznej o wyjaśnienie kwestii lokalizacji i szczegółów dotyczących ujętego na liście zadań strategicznych w planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły na lata 2016-2021. Zadania, które nazywa się budowa prawostronnego obwałowania w kilometrażu 0+600 do 1+590 na rzece Sękówce w miejscowości Gorlice. Nadmieniam również, iż zapisy miejscowego planu zagospodarowania dla miasta nie zawierają żadnych informacji dotyczących budowy wałów przeciwpowodziowych na Sękówce, a przedsięwzięcie to nie jest ujęte w harmonogramie zadań inwestycyjnych miasta na rok 2019 ani w planach na lata przyszłe. Interpelowała pani radna również w sprawie możliwości zabezpieczenia w nowym budżecie dodatkowych środków finansowych na sterylizację kotów wolno bytujących oraz zakupu w bieżącym roku do dodatkowych domków dla takich zwierząt. Informuję, że w projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowana została kwota 2000 zł na przeprowadzenie zabiegów sterylizacji kotów wolno żyjących. Szczegółowy podział środków na poszczególne rodzaje działań z zakresu opieki nad zwierzętami zostanie ostatecznie ustalony w programie opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gorlice na rok 2019, który to zatwierdzać będzie Rada Miasta Gorlice w formie uchwały. Informuję, że w ubiegłym roku zakupione zostały i ustawione na terenie miasta kilka sztuk domków dla kotów wolnobytujących. Z przykrością stwierdzam, że z uwagi na ograniczone środki finansowe w bieżącym roku dodatkowy zakup nie może zostać zrealizowany. Nadmieniam również, że w celu realizacji zadań związanych z opieką nad zwierzętami miasto Gorlice użyczyło Fundacji Psy Stań dla Zwierząt w Gorlicach teren przy ulicy Bieckiej. Mam nadzieję, że współpraca z tą fundacją przyczyni się także do bardziej efektywnego zapewnienia opieki zwierzętom, zwłaszcza w okresie zimowym. Pani radna kolejną interpelację złożyła w sprawie możliwości wprowadzenia częściowo darmowej komunikacji autobusowej. Wystąpiłem w tym temacie do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego z prośbą o przeanalizowanie przedstawionej propozycji. Pani radna interpelowała również w sprawie remontu parkingów przed szpitalem. Informuję, że zarówno miejsca, że nawierzchnia miejsc postojowych, jak i drogi manewrowej wymaga przebudowy. Sprawa wymiany nawierzchni na drodze była analizowana przy konstruowaniu budżetu na 2018 rok, jednak środki nie wystarczały w połączeniu z innymi zadaniami na wykonanie całej nawierzchni. Sprawa zostanie powtórnie przeanalizowana w trakcie prac nad propozycjami budżetowymi na rok przyszły. Spróbujemy zaplanować to w ramach wykonań etapowych, tak żeby w pierwszym etapie wymienić nawierzchnię drogi, a w drugim wymienić nawierzchnię miejsc postojowych. Pan radny Adam Piechowicz interpelował w sprawie budowy dodatkowych miejsc postojowych.
przy ulicy Armii Krajowej. Informuję, iż wniosek będzie analizowany i oceniany na etapie realizacji, na etapie prac związanych z konstruowaniem budżetu na 2019 rok. Pan radny Robert Ryndak interpelował w sprawie wykonania monitoringu ulicy Kopernika i radiolinii do Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. Informuję, że w październiku 2018 roku zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu ulicy Kopernika i radiolinii do Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. Realizując wnioski Komisji Spraw Społecznych oraz przede wszystkim mieszkańców, wykonany zostanie monitoring ulicy Kopernika na odcinku około 140 metrów. Będzie to 7 kamer stacjonarnych z przesłaniem obrazu radiolinią do studia w Urzędzie Miejskim. Wstępny koszt inwestycji to ponad 40 tysięcy brutto. Przy realizacji tego zadania dodatkowo wykonana zostanie radiolinia do Komendy Powiatowej Policji, która pozwoli na podgląd obrazu ze wszystkich kamer. Wykonanie monitoringu na ulicach Kromera i Niepodległości będzie realizowane w 2019 roku równolegle z prowadzonymi inwestycjami dotyczącymi przebudowy dróg w tym terenie, na które to pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach rewitalizacji tej części Starówki. Pan radny Tomasz Szczepanik interpelował w sprawie działań związanych z modernizacją linii kolejowych. Informuję, że przekazałem kopię pisma PKP Polskich Linii Kolejowych w Krakowie zawierającą odpowiedź na wystąpienie w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Na druku numer 1 mamy propozycję uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 100/9/2011 Rady Miasta Gorlice z 26 maja 2011 w sprawie uchwalenia statutu Miasta Gorlice. Panie sekretarzu, bardzo proszę o uzasadnienie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zawarte w projekcie uchwały zmiany dotyczące statutu Miasta Gorlice wynikają z wejścia w życie z początkiem nadchodzącej kadencji samorządowej zapisów ustawy z dnia 11 stycznia bieżącego roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Wyżej wymieniona ustawa wprowadziła szereg zmian, które wymagają dostosowania statutu do obowiązujących przepisów prawa. Dlatego w przedłożonym projekcie uchwały wprowadzono zapisy w szczególności dotyczące głosowania jawnego na sesjach Rady za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych, zmiany długości kadencji Rady z 4 do 5 lat licząc od dnia wyboru oraz zmiany kadencji zarządów osiedli również do 5 lat, sposobu rozpatrywania przez Radę skarg na działania burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych przez obywateli poprzez powołanie nowej komisji Rady, to jest komisji skarg, wniosków i petycji, której zasady i tryb działania ma określać właśnie statut. Wprowadzono zmiany dotyczące zasad kierowania przez radnych interpelacji i zapytań do burmistrza zgodnie z nowym brzmieniem ustawy o samorządzie gminnym oraz występowania przez grupę mieszkańców posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. W związku z powyższym, z uwagi na fakt, że dotychczasowe zapisy statutu miasta nie zawierały wymaganych zapisów lub były one sprzeczne z nowymi regulacjami, podjęcie przedstawionego projektu uchwały jest uzasadnione i konieczne. Dziękuję. Przewodniczącego Komisji Statutowej o wyrażenie opinii Komisji. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Zmiany, o których wspomniał Pan Sekretarz, wynikają z ustawy. To samo było nam przedstawione podczas obrad Komisji Statutowej, która odbyła się w poniedziałek. Ja tylko dodam, że te zmiany, które teraz są proponowane, przewijały się podczas tej kadencji, kiedy pracowaliśmy nad zmianami w statucie czy nad zmianami w regulaminie Rady Miasta. W związku z tym uważam, że nie ma tutaj nic nowego, o czym nie rozmawialibyśmy wcześniej. Natomiast w związku z tym, że i tak my planowaliśmy bardziej daleko idące zmiany, a mianowicie utworzenie statutu od podstaw, niemniej jednak ze względów formalnych na tą chwilę jeszcze było to niemożliwe. Głównie chodzi tutaj o aktualnie o nasz herb. W związku z tym przedstawiam stanowisko komisji. Stanowisko komisji jest związane z opinią. Opinia jest pozytywna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie przewodniczący, o zachowanie wszystkich sugestii, które komisja wypracowała dla przyszłej rady. Dziękuję bardzo. Czy są zapytania
odnośnie propozycji dokonania zmian? Nie ma. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały na druku numer 1? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Przy 20 obecnych na sali uchwała została przyjęta jednogłośnie. Na druku numer 2 mamy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Moszczenicy na rzecz gminy Moszczenica. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, temat dotyczy nieruchomości położonej w Moszczenicy, w okolicach nieruchomości, którą miasto przejęło w drodze spadku. Wójt gminy Moszczenica wystąpił o darowiznę części gruntu pod urządzenie drogi gminnej w formie darowizny. W naszej ocenie jest to zasadne, żeby była urządzona tam lepsza komunikacja i przekazanie tego terenu na rzecz gminy Moszczenica. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Opinia pozytywna. Panie przewodniczący, opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy są zapytania? Nie widzę. Podaję pod głosowanie projekt uchwały na druku numer 2. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Przy 20 obecnych na sali projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Druk numer 3 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy miasta Gorlice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 19 rok. Bardzo proszę o uzasadnienie. Szanowni państwo radni, jak co roku w tym okresie do 30 listopada Rada Miasta Gorlice jest zobowiązana przyjąć roczny program współpracy Miasta Gorlice z organizacjami pozarządowymi. Zasadniczo program, który państwo macie przed sobą, nie różni się od tego, który obowiązywał w roku 2018. Jedyna różnica to dopisane zostały nowe zadania realizowane z zakresu polityki społecznej na rzecz seniorów, w tym prowadzenie klubu seniora. Szanowni państwo, dosyć dokładnie na dwóch komisjach program był omawiany. Jeżeli państwo jakieś pytanie macie, chętnie udzielę. Myślę, że przyjęcie przez Radę Miasta Gorlice programu na 2019 rok jest zasadne i konieczne, aby można było współpracować, a przede wszystkim udzielać dotacji do stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Promocji o wyrażenie opinii swojej komisji i Komisji Oświaty. Na połączonym posiedzeniu dwóch komisji jednogłośnie opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy są zapytania? Nie widzę. Podaję pod głosowanie projekt uchwały na druku numer 3. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Przy 20 obecnych na sali uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały na druku numer 3 w sprawie zmiany uchwały 509 z 2017 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego OSIR w Gorlicach. Bardzo proszę o uzasadnienie. Może ja kilka zdań powiem. Jeżeli będą pytania szczegółowe, to jest obecny tutaj pan dyrektor Ośrodka Sportu, pan Mariusz Duszowicz, to udzieli odpowiedzi, jeżeli będą takie zapytania. Proszę państwa, obowiązek ustalenia stawek dla jednostki samorządowej po prostu wynika z artykułu 219 ustęp 1 i ustęp 4 ustawy o finansach publicznych. Stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Proszę Państwa, uchwała jest odnośnie tych zadań, natomiast ta uchwała poszerza tamtą uchwałę obowiązującą aktualnie o nowe stawki, które będą obowiązywać właśnie na boisku przy obiekcie Boisko przy Wrońskich, obiekcie siłownia terenowa Korczak, obiekcie siłownia terenowa Parkowa, w obiekcie siłownia przy Tuwima i siłownia terenowa przy Wyszyńskiego. Te obiekty sportowe Ośrodek Sportu i Rekreacji przejął, aby mógł otrzymać dotacje na utrzymanie tych obiektów sportowych, zostały wyliczone stawki godzinowe. I tak stawka godzinowa przy Wrońskich 4,25, w czterech pozostałych przypadkach jest 2,55 zł. Proszę Państwa, jest to konieczne i zasadne, abyście Państwo przegłosowali i przyjęli tą uchwałę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Komisja wczoraj analizowała projekt tej uchwały. Opinia jest jednogłośnie pozytywna. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Promocji i Oświaty od razu. Na wspólnym posiedzeniu dwóch Komisji Oświaty i Promocji jednogłośnie opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Jest zapytanie pani radnej Nowak. Bardzo proszę. Ja uważam, że to jest skandaliczne, że przekazuje się OSIR-owi i to z najwyższą dotacją za stawkę godzinową boisko przy ulicy Wrońskich. Powiem, że inicjatorzy tego przedsięwzięcia powinni podnieść odpowiedzialność, jak nie polityczną, finansową, bo zostało wydatkowane. Taki, powtarzam kolejny raz, złamano zasady budżetu obywatelskiego, wybrano projekt, który nie spełniał kryteriów podanych przez w konkursie, wszystkie zasady złamano. Złamała komisja, która wybrała ten projekt. Przeznaczono na budowę tego boiska 30 tysięcy, 300, poszło 800. Obiekt jest zdewastowany systematycznie i jeszcze inicjator główny, powiem, radny Wroński, bo taka była wypowiedź w gazecie Gorlickiej za sukces poprzedniej kadencji, to boisko przy ulicy Wrońskich, jest zadowolony z siebie za zmarnowane miejskie pieniądze. Uważam, że powinna być odpowiedzialność karna. Ja jestem przeciwko temu dofinansowaniu boiska przy ulicy Wrońskich, bo tam trzeba zrobić porządek, bo to dawno przestał być obiekt sportowy. Dziękuję bardzo. Potwierdzę, że jestem zadowolony i to bardzo. Myślę, że młodzież, która tam uprawia sport, też jest zadowolona. Pani radna Bubak. Po butelkach widać, jaki sport uprawiany jest tam. To znaczy ja mam wątpliwości troszkę co do możliwości takiego, jakbyśmy chcieli posprzątania i utrzymania tych obiektów przez OSIR. Dlaczego tak mówię? Nie chciałabym, żeby się to też odbyło kosztem dotychczasowych obiektów, bo niedawniej jak wczoraj miałam zgłoszenie, być może osoba, która to zgłaszała się myli, jest pan dyrektor, to może wyjaśni, że również nie do końca jest posprzątany ten nowy obiekt dla rowerów, że są tam butelki, jakieś śmieci. Bardzo proszę też ewentualnie dyrektora, czy to jest prawda. A już na pewno na boisku Wrońskim, czy w dalekiej odległości, no i to nie wiem, czy to jest tak możliwe, żeby OSIR tak na co dzień sprzątał. Bo jeżeli jest dozorca na osiedlu i jest powiedzmy plac zabaw, czy siłownia, no to można wymagać. A jeżeli to jest kawałek jeszcze od OSIR-u, ludzie mają pewnie swoje zajęcia, swoje obiekty. I czy oni, że tak powiem, będą w stanie jeszcze i te następne i ile razy, powiedzmy, w tygodniu będą to sprzątać? Pana dyrektora bym prosiła, jak pozwolicie Państwo. Dziękuję. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja odpowiem tylko
zanim przekażemy głos panu dyrektorowi, to ja chciałem odpowiedzieć globalnie, jaka jest sytuacja. Rozróżnijmy utrzymanie terenu poprzez jego konserwację, koszenie trawników od jego dewastacji codziennej i niszczenia. Niestety żadnego miasta i żadnego samorządu nie będzie stać na to, żeby jeden człowiek 24 godziny na dobę stał na każdym obiekcie i go sprzątał. To jest utopia i ktokolwiek planujący coś takiego no od razu jest skazany na porażkę. Tutaj, jeśli chodzi o siłownie terenowe i te obiekty, które są na poszczególnych osiedlach, no przypomnijmy, że to są obiekty, które są budowane przy współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi i myślę, że spółdzielnie też dbają o to, żeby tam jakiś ład i porządek i czystość była i to, że my przekazujemy ten teren do utrzymania dla OSIR-u, no myślę, że nie sprawi tego, że administratorzy tych nieruchomości będą, nie będą dbali o te obiekty i myślę, że tutaj nie tylko jest kwestia tego, żeby do każdego obiektu był człowiek, który sprząta, tylko żeby też wzmacniać świadomość społeczną do tego, żeby dbać o porządek i czystość. Ale niestety ilekolwiek byśmy, przykład tego to jest park. Jest mnóstwo nowych koszy na śmieci, a ludzie i tak wyrzucają śmieci tam, gdzie im popadnie. Różnego rodzaju. Więc, myślę, że najważniejszym tematem jest to, żeby po prostu ten, który tą butelkę, że tak powiem, utylizuje, żeby wyrzucił ją w odpowiednie miejsce, a nie żeby przyszło 10 umyślnych i za niego posprzątało. Tam też, jeśli chodzi o teren tego pump trucku, bo rozumiem, że o ten obiekt pani chodzi, jest to obiekt nowy, który też trzeba będzie, no, na pewno mieć teraz na szczególnej uwadze i szczególnej trosce, tym bardziej, że są tam różnego rodzaju incydenty już teraz i Straż Miejska na bieżąco ten teren monitoruje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan dyrektor. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Rzeczywiście otrzymaliśmy obiekty, te siłownie aerobowe. W ubiegłym roku wnioskowaliśmy o zwiększenie dotacji do boiska na Wrońskich. Nie została ona przyznana, zostało to obcięte. Mimo wszystko w tym roku nie była ta zakładana przez nas ilość razy, ale robiliśmy tam zarówno porządek, jak i kosiliśmy trawę. Co do czystości na Wrońskich, to jest bardzo ciężko. Czasami jest tak, że posprzątamy w poniedziałek, a w czwartek mamy po jakiejś całonocnej imprezie cały obiekt zanieczyszczony. Przypomnę, OSIR zakupił nowy samochód pod koniec ubiegłego roku, stary pozostawił, ubezpiecza i jeździ tym starym na koszenie, sprzątanie zewnętrznych obiektów, które otrzymaliśmy od uchwałą 150 od miasta. To są właśnie te siłownie aerobowe. Jeżeli dostaniemy dotację, myśmy wyliczyli tą dotację realnie, czyli zsumowaliśmy koszty utrzymania takiego obiektu, to jest ubezpieczenie, podatki plus koszenie regularne w sezonie i przedzieliliśmy przez ilość dni. Stąd wynika taka stawka za godzinę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No jeszcze radny Wroński bez dotacji też sprząta. Pan radny Mróz. Jeszcze do pana dyrektora, bo być może, że nie tylko ja jeden tu w Radzie, ale mieszkańcy, którzy oglądają te obrady, mają wątpliwości, bo z podanych tutaj informacji wynika, że robi się dopłaty po 4,25 do jednej godziny funkcjonowania, 2,55 do jednej godziny funkcjonowania. Kto określa ilość godzin funkcjonowania tych właśnie obiektów sportowych? No bo to jest najistotniejsze. Dziękuję. To my przygotowaliśmy projekt uchwały. My wyliczamy ilość godzin funkcjonowania takiego obiektu. Wyliczenie jest bardzo proste. Liczymy to od wczesnej wiosny, od kwietnia do października. Przedzielamy przez ilość dni i dzielimy przez koszty, które wyliczyliśmy na przykład w danym roku. Wtedy wychodzi stawka godzinowa. W przypadku zakładów budżetowych możliwe są dwie metody liczenia. Może to być do metrażu, czyli do powierzchni danego obiektu lub do ilości godzin wykorzystania. W ubiegłym roku przyjęliśmy stawkę godzinową. Nie chcieliśmy tego zmieniać uchwałą, bo jest to osobne wyliczenie. Próbowaliśmy to wyliczyć, ale do rzeczywistości trochę ciężko to dopasować. Przypomnę, że zakład budżetowy jest zobligowany do wypracowania 50% przychodów, więc pozostała stawka godzinowa i wyliczyliśmy te obiekty, które obecnie otrzymaliśmy od miasta, czyli siłownie aerobowe.
Czyli inaczej, przepraszam, że dopytam. Proszę powiedzieć tak, żeby to każdy zrozumiał. Czyli ile kosztuje utrzymanie takiego obiektu przez cały rok? Ile musimy dopłacić? Bo tak te 4,25. To jest działanie matematyczne, czyli liczba godzin. Bodajże przyjęliśmy 240 na siłownię aerobową, dzielone przez powiedzmy 12 godzin. Wychodzi na okrągło. Te 2,55, 4,20. Liczba koszeń, my tam wyliczyliśmy. Myślę, że taki siłownia aerobowa około 2,5 tysiąca rocznie. Rocznie. A boisko wrońskie ile? Trudno mi powiedzieć, ponieważ myśmy tam dodali troszeczkę więcej. Tam jest więcej do koszenia, więcej do sprzątania. Jest ten budynek drewniany, natomiast tam jest szereg napraw. Musimy piłkochwyty tam wymienić, uzupełnić karabinczyki przy piłkochwytach. No jest szereg napraw. Czyli na okrągło ile mniej więcej, żebyśmy to wiedzieli. No, na okrągło. No, chyba wyliczyłem 17 tysięcy. Ile? Powiedzieć. 17 tysięcy. Dziękuję bardzo. Może to być kwota niedokładna. Stąd już prosta droga do tego, żeby zapytać, ile kosztuje utrzymanie szkoły podstawowej rocznej. Skoro tak drogo, to pani Alicja Nowak bardzo tak, proszę. Ja uważam, że dalej, że to było działanie na szkodę miasta. Chciałam zapytać właśnie, dlaczego taka wysoka stawka jest i z tymi koszeniami, jak to wygląda, skoro tam jest boisko ze sztuczną trawą, tak? Tak. I jeszcze chciałam jedną rzecz zapytać. Dlatego Gorlice promują się w pewnej części na miasta pod turystykę, za czym ja również jestem. Chciałam zapytać, czy nie można by było zdjąć tej sztucznej nawierzchni i zrobić tam pole kempingowe z jakimś paleniskiem i po prostu zupełnie inaczej zagospodarować ten teren, skoro żeby nie przynosił strat, a przynosił korzyści. Przyjeżdżają turyści, obozy harcerskie, młodzież potrzebuje gdzieś zrobić jakieś grillowisko, więc żeby pójść w tym kierunku, a zlikwidować to, co jest tylko po to, żeby było dewastowane. Przy każdej szkole są boiska, Gorlice nie są wielkim miastem, więc wszędzie 15 minut i właściwie powinno się w obiekty OSIR-u inwestować. No i powiedzmy w te place zabaw dla dzieci i siłownie na świeżym powietrzu, a nie w takie duże obiekty i tak powiedzmy chłonące fundusze miejskie, żerające po prostu fundusze miejskie. Dziękuję. Pani radna Migdar, bardzo proszę. Panie burmistrzu, panie dyrektorze, o ile jeśli chodzi o boisko Wrońskich, nie mam żadnych uwag, bo uważam, że faktycznie ktoś powinien tam być i czuwać, to mam uwagę, jeśli chodzi o siłownię terenową na osiedlu Korczak, na osiedlu Tuwima i nie wiem, jak jest dla Wyszyńskiego, ale mogę powiedzieć u siebie. Proszę mi powiedzieć, czyli będzie pan kosił trawę, sprzątał i tak dalej, tak? Jeżeli otrzymam dotację na to. Jeszcze petkę nie podpisałem. Szanowni Państwo, uważam, że to nie jest dobry pomysł, bo ja mogę z własnego doświadczenia, jeśli chodzi o osiedle Korczak, na razie póki co siłownia i elementy jej są na gwarancji. Więc cokolwiek będzie się działo, oczywiście pomijamy dewastację, ale myślę, że akurat na Korczaku dewastacji żadnej nie będzie, gdyż jest to w środku osiedla i jest to pod nadzorem mieszkańców. Jeśli chodzi o koszenie i sprzątanie, myślę, na dzień dzisiejszy my to robimy jako spółdzielnia i od 1 stycznia pewnie też będziemy robić, bo trudno, szanowni państwo, żebyśmy zostawili w środku osiedla nieposprzątane czy niewykoszoną siłownię. Więc myślę, że jeśli chodzi o te 3 miejsca, to bym się zastanowiła naprawdę o tą dotację i te godziny, bo nie do końca jestem tego przekonana. Wrońskich jak najbardziej. Nie mam nic przeciwko temu. Czy są zapytania? Pan burmistrz chce się odnieść do pola namiotowego? Nie, dziękuję. Pan burmistrz Kukle, bardzo proszę. Tak, na rozładowanie emocji. Panie przewodniczący, jak pan mówił, że pan bez dotacji utrzymuje boisko, no to jakżeżby inaczej, boisko Wrońskiego, no to zobowiązuje. Nie ma problemu, można go przenieść, bo była taka propozycja w sąsiedztwo rezydencji pana burmistrza. Nie ma zapytań? Są. Bardzo proszę, pan radny Zagórski. Chciałam powiedzieć tak, że rzuciłam jakiś pomysł, a na pewno nie, wydatkowanie tych 800 tysięcy plus coroczne utrzymanie nie jest powodem ani do śmiechu, ani do żartu. Tak, żebym, oczywiście proponuję zakończyć tę dyskusję, bo tylko się niektórzy kompromitują. No właśnie, z tym kompromitowaniem. Pan radny Zagórski.
Szanowni Państwo, miałem nie zabierać głosu, ale proszę Państwa, wszystkie te projekty to są z budżetu obywatelskiego. I myślę, że na przyszłość, jeżeli będą projekty czy inwestycje przez obywateli wskazane, no to moim zdaniem, nie wiem, może się mylę, ale żeby od razu było wiadomym, kto będzie nadzorował, konserwował i tak dalej przy budżecie obywatelskim. Czy jest taka możliwość? Na przykład właśnie te poszczególne inwestycje typu właśnie siłownie i tak dalej. Żeby to było wiadomym, tak jak mówi pani wiceprzewodnicząca Mariola Migdar, że koszenie czy coś i tak dalej. Ja będę głosował za tak, bo no niestety OSIR w tym momencie musi to nadzorować, bo nie ma innego wyjścia. Natomiast żeby przemyśleć przy następnych budżetach obywatelskich, żeby było to konkretnie sprecyzowane. Tak myślę. Chyba, że jest... No, dziękuję. Pan burmistrz Bałajewicz, proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, to ja się odniosę do dwóch kwestii. Pierwsza kwestia to jest kwestia boiska tak zwanego Wrońskich. Tylko rozróżnijmy dwie kwestie. Decyzja o wybudowaniu tego boiska została podjęta w poprzedniej kadencji. My zastaliśmy go na takim etapie, gdzie jedynym rozwiązaniem racjonalnym ze względu na gospodarowanie racjonalne środkami publicznymi było tą inwestycję dokończyć. Bo zwróćmy uwagę na fakt, że z tych 800 tysięcy, które zostały tam wykonane, lwia część tych środków została przeznaczona na dostosowanie terenu. I w tym momencie te pieniądze zostały, że tak powiem, utopione w tym gruncie. I teraz przeniesienie boiska nie sprawi, że 800 tysięcy zostanie odzyskane. Bo zostanie odzyskane może 200, może 100, a 600 tysięcy... I tak zostało tam zainwestowane bezpowrotnie, bo nikt nie wyciągnie tego, co zostało przeznaczone w ten grunt. No niestety taka jest prawda. I w tym momencie konsekwencje decyzji, które zostały podjęte, nie wiem, tam był rok 2012 czy 2013, są nieodwracalne w tym momencie. No, musimy sobie to powiedzieć szczerze. I mówienie o tym, że możemy to przenieść i odzyskać te środki i lepiej zainwestować, jest mrzonką, bo niestety... zostały utopione w cudzysłowie, czy tam jak niektórzy kolokwialnie mówią, w gruncie. Natomiast jeśli chodzi o budżety obywatelskie, to od 2 lat w regulaminie jest i tak samo w tych urządzeniach, o których mówi pani przewodnicząca, jest jasno zapisane, że jeżeli jest na terenie spółdzielni czy innego zarządcy, to on zobowiązuje się do administrowania. Tylko rozróżnijmy dwie kwestie. Własnością tych urządzeń jest cały czas miasto Gorlice. I miasto jako właściciel musi je konserwować, bo nawet jeżeli one są na gwarancji, to wymaga to konserwacji, odpowiadać za ich bezpieczeństwo. Więc nie może być tak, że miasto w ogóle pozostawia je bez żadnego nadzoru. I te stawki, które są tutaj wyliczone dla tych siłowni, nie są wygórowane, bo to, żebyśmy się zrozumieli, to też nie są godziny funkcjonowania obiektu, tylko to są godziny, które są przeznaczone na jego konserwację. Wyliczone przez OSIR. To nie jest tak, że to jest, nie wiem, że obiekt jest czynny 12 godzin dziennie, to liczymy razy 12. To jest godziny, które faktycznie wynikają z kosztów, jakie się na to ponosi. Dziękuję bardzo. Pani radna Migdali, ucinamy. Panie burmistrzu, czyli mamy rozumieć, że cokolwiek by się stało, dzwonimy do pana dyrektora i on już, że tak powiem, konserwuje, naprawia, jeżeli to jest, chodzi o wandalizm. Jeśli tak, chodzi... bo to zostało przekazane o te na rzecz OSIR. Okej, dobrze. Pan radny Mróz. Szanowni państwo, nie należy wyważać otwartych drzwi. Warto się wzorować na ludziach, którzy już takie rzeczy działają. Dla przykładu podam boisko takie typu Orlik w Ropie, w gminie odległej od nas, gdzie tam jest zatrudniony pracownik, gdzie ten pracownik jest na tym obiekcie. On prowadzi zajęcia z młodzieżą, z dziećmi, z dorosłymi. On dba o porządek i o spokój i chyba wiele więcej jak 17 tysięcy to nie kosztuje gminy, jest wszystko w porządku. Może by w tym kierunku iść, może by wysłać pracownika OSIR-u jednego oddelegować w ogóle. No to trzeba rozważyć i przemyśleć. Dziękuję bardzo. Podobnie się dzieje w Szalowej i na innych tego typu obiektach. Pan radny Koszyk, bardzo proszę, Mateusz. Panie burmistrzu, szanowna rado, ja się tak przysłuchuję tej dyskusji i do końca powiem szczerze, że nie rozumiem, o co my tutaj kruszymy kopie. Mamy jakieś obiekty, one już są, przecież ich nie zburzymy ani nie przeniesiemy, musimy je utrzymać. Ilość, nie wiem, zaraz zaczniemy dyskutować, ile w roku razy mamy trawę kosić albo nie wiem, czy kupować paliwo na takiej stacji czy na innej. Po prostu te koszty są stałe, one są i musimy je ponieść, tak? No. O czym tutaj dyskutować? Straciliśmy pół godziny, nic ta dyskusja nie wniosła nowego do tematu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Nie ma zapytań. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały na druku numer 4. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy 20 radnych obecnych na sali, jednym głosie wstrzymującym, projekt uchwały został przyjęty. Projekt uchwały na druku numer 5 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorlice, plan numer 2, działki 2186/12, 2186/13 w Gorlicach, ulica Kochanowskiego. Bardzo proszę o uzasadnienie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jest to zmiana planu, uchwalenie już zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Kochanowskiego. Jest to nieruchomość, która była przeznaczona do tej pory na działalność usług komercyjnych. Pamiętamy, że na wniosek mieszkańców miasto dokonało zamiany z właścicielem tej nieruchomości, ponieważ były protesty dotyczące zabudowy przemysłowej tam w tamtym terenie. Dlatego my wystąpiliśmy o podjęcie zmiany na budownictwo mieszkaniowe i będziemy chcieli sprzedać, w drodze sprzedaży tą nieruchomość sprzedać, tak aby zagospodarować. Tam jest dokonany również podział tej nieruchomości na kilka odrębnych działek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przewodniczący komisji. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Zapytania? Nie ma. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały na druku numer 5. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Witam panią radną Marysię Ludwin. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Projekt uchwały na druku numer 6 w sprawie uchwalenia zmiany MPZP Miasto Gorlice Plan 2 dla terenu oznaczonego symbolem 6 PPS przy ulicy Kościuszki. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Jest to teren położony przy ulicy Kościuszki, jakby widać go na zdjęciu, to jest te składy magazynowe. Tam inwestor chce, właściciel nieruchomości chce dokonać inwestycji, konieczna jest zmiana planu. Cały tok został wyczerpany. W naszej ocenie ta przedłożona do zatwierdzenia zmiana spowoduje bardziej racjonalne wykorzystanie terenu, nie naruszy przepisów i nie pozostaje w sprzeczności z interesem publicznym. Dlatego prosimy o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Pan Przewodniczący. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Zapytania jakieś nie ma. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały na druku numer 6. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała została w pełnym składzie przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały na druku numer 7 w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP Miasto Plan nr 2 przy ulicy Kwiatowej. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Tutaj proponujemy przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Sokół, ulica Kwiatowa. W chwili obecnej są to tereny rolnicze. No jednak z uwagi na fakt zaniku tej funkcji tutaj jest dostępność komunikacyjna poprzez łącznik ulicy Kwiatowej Sosnowej. Dlatego proponujemy podjąć tutaj uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania tego terenu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Przewodniczący Inwestycji. Również opinia pozytywna. Dziękuję za pytania. Nie ma. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały na druku numer 7. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały na druku numer 8 w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP Plan Miasto Gorlice nr 2 przy ulicy Rybickiego. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Tutaj proponujemy przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Rybickiego. Ten budynek jest zabudowany 8 budynkami mieszkalnymi w dwóch zespołach po 4 budynki. Tutaj właściciel tego terenu widzi możliwość wydzielenia więcej niż dwóch lokali mieszkalnych w każdym z tych budynków, a żeby to zrobić, konieczna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ona w naszej ocenie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na przeznaczenie tego terenu. On jest skomunikowany, uzbrojony i jest zagospodarowywany pod budownictwo mieszkaniowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przewodniczący Komisji Budżetu. Opinia pozytywna. Czy są zapytania? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały na druku numer 8. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Druk numer 9 w sprawie uchwalenia zmiany MPZP Miasto Gorlice plan numer 3 dla działki 1674/16, 1674/27 przy Słowackiego. Bardzo proszę. Procedura zmiany planu została rozpoczęta w styczniu 2017 roku. Właściciel tego terenu zwrócił się z prośbą o zmianę przeznaczenia terenu z działalności mieszkaniowej na usługi komercyjne. Jest to teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie już prowadzonych usług komercyjnych. W naszej ocenie zmiana planu nie wpłynie negatywnie na otoczenie. Jest korzystna ze względu na rozwój miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przewodniczący budżetu. Opinia pozytywna. Dziękuję. Kto jest, podaję pod zapytania? Nie ma. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały na druku numer 9? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały numer 10 w sprawie uchwalenia zmiany MPZP Miasto Gorlice plan numer 4 dla działki 718/2 przy ulicy Korczaka. Bardzo proszę. Procedura została rozpoczęta w kwietniu 2017 roku. Jest to teren zabudowy rekreacyjnej. Przedłożona zmiana planu sankcjonowała zagospodarowanie terenu działki 718/2. W naszej ocenie jest to korzystne z uwagi na malownicze otoczenie, przeznaczenie terenów sąsiednich na usługi sportu. Ta zmiana nie koliduje z interesem publicznym oraz ochroną środowiska, więc proponujemy, aby ją zatwierdzić. Dziękuję. Dziękuję. Przewodniczący Komisji Inwestycji. Opinia pozytywna. Dziękuję. Zapytania? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały na druku numer 10. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przy 20 radnych obecnych na sali projekt uchwały został przyjęty. Druk numer 11 w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP Miasto Gorlice plan numer 4 przy ulicy Granicznej. Pan burmistrz. Planowana zmiana dotyczy przeznaczenia z terenów rolniczych na tereny budownictwa mieszkaniowego. Teren ten nie jest zagrożony powodzią, nie znajduje się w obszarach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Jest skomunikowany. W naszej ocenie w okolicy też już jest szeroko rozbudowywane budownictwo mieszkaniowe, więc ta zmiana pozytywnie wpłynie na rozwój miasta i nie naruszy żadnych reguł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przewodniczący Ludwin, proszę. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Jakieś zapytania? Nie ma. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały na druku numer 11. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Przy pełnym składzie uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przepraszam, dziękuję za uwagę. Przy 20 obecnych na sali projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Projekt druk numer 12 w sprawie zmiany uchwały 579 z 18 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Gorlice plan 4 przy ulicy 11 listopada. Panie burmistrzu, bardzo proszę. To jest tylko kwestia techniczna dotycząca stwierdzonej rzekomej nieprawidłowości między treścią uchwały i załącznikiem graficznym. My w załączniku graficznym nie podaliśmy całości terenu, tylko jego część. Tutaj jest wniosek, żeby ten załącznik obejmował cały ten teren. No, aby istniała zgodność, proponuje się zmianę załącznika graficznego zgodnie z przedstawionym, tak aby obejmował cały teren tej zmiany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy są zapytania? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały na druku numer 12. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Jeden głos przeciw. Kto się wstrzymał?
brak głosów wstrzymujących. Uchwała została przyjęta przy jednym głosie przeciwnym. Szanowni Państwo, projekt uchwały na druku nr 13 w sprawie przejęcia od Zarządu Województwa Małopolskiego zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką. O omówienie poproszę Pana Burmistrza. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, dotyczy to zadania, które mamy w budżecie związanego z projektem ulicy Węgierskiej Bocznej. Tutaj projektując tą ulicę i w pełni ją komunikując, trzeba wejść w rejon skrzyżowania drogi wojewódzkiej, aby uzyskać niezbędne ustalenia, zgody i pozwolenia. Koniecznym jest podjęcie takiej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Opinię poproszę Pana Przewodniczącego. Opinia pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z Pań, Panów Radnych ma uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przejęcia z Zarządu Województwa Małopolskiego zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 20 osobach obecnych na sali. Projekt uchwały na druku nr 14 w sprawie przejęcia od Zarządu Województwa Małopolskiego zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką. O omówienie proszę Pana Burmistrza. Tutaj dotyczy już to drogi wojewódzkiej 993 w rejonie ulicy Sportowej. Dotyczy to jakby terenu pomiędzy lodowiskiem a stadionem sportowym. Tam również jest przygotowywana dokumentacja projektowa na całkowitą przebudowę tej drogi i utworzenie. Koniecznym jest też wejście w rejon skrzyżowania z drogą wojewódzką. Stąd koniecznym jest podjęcie uchwały w celu uzyskania wszelkich ustaleń, zgód i pozwoleń. Dziękuję. Dziękuję. O opinię poproszę Pana Przewodniczącego. Opinia pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z Pań, Panów Radnych ma pytania bądź uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań, Panów Radnych za przyjęciem uchwały w sprawie przejęcia do Zarządu Województwa Małopolskiego zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 20 osobach. Przy 19 osobach obecnych na sali. Projekt uchwały na druku nr 15 w sprawie przejęcia od Zarządu Województwa Małopolskiego zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką. O omówienie proszę Pana Burmistrza. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, mamy tutaj drogę 979 relacji Moszczenica-Gorlice w ulicach Skrzyńskich. Analogicznie jak w poprzednich sytuacjach opracowujemy dokumentację projektową ulicy Azaliowej. Tutaj też wchodzimy w rejon skrzyżowania drogi wojewódzkiej, dlatego konieczne jest do zakończenia już tego tematu podjęcie tej uchwały, żeby uzyskać zgody na włączenie się do drogi wojewódzkiej. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o opinię Pana Przewodniczącego. Opinia pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z Pań, Panów Radnych ma pytania bądź uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przejęcia od Zarządu Województwa Małopolskiego zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 19 osobach na sali. Projekt uchwały na druku nr 16 w sprawie zmiany budżetu miasta Gorlice oraz uchwały budżetowej miasta Gorlice na 2018. Proszę Panią Skarbnik o omówienie uchwały. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Uchwała na druku nr 16 w sprawie zmiany budżetu miasta Gorlice na 2018 rok. W uchwale tej zmniejszamy zarówno dochody, jak i wydatki o kwotę 1 135 802 zł. Dochody majątkowe obejmują zmniejszenie wpływów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 766 070 zł. Dotyczy to zadania pod nazwą budowa kompleksu rekreacyjnego Małastów. Z uwagi na powtarzanie postępowań przetargowych zachodzi konieczność zmiany terminu realizacji zadania na rok 2019. Dokonujemy również zmniejszenia wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 369 732 zł. W 2018 roku zasadnym jest korekta planu z tego tytułu, ponieważ postępowania przetargowe na część nieruchomości gruntowych nie zostały jeszcze ogłoszone i w związku z tym środki z tytułu sprzedaży mogą nie wpłynąć na konto dochodów w roku 2018. Załącznik nr 2 i nr 3 dotyczy zmniejszenia wydatków
budżetu. I tak, w dziale 604 zwiększamy środki finansowe o 150 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na dopłaty w spółce prawa handlowego. W dziale 630-95 ujęto zmiany budżetu powodujące zmniejszenie o 1 435 802 zł wydatków majątkowych na zadaniu pod nazwą budowa kompleksu rekreacyjnego w Małastowie. I tutaj instytucja zarządzająca projektem wyraziła nam zgodę na przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2019. W dziale 705 ujęto zmiany budżetu powodujące zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pod nazwą zagospodarowanie terenu przy ulicy Wąskiej. Tutaj zwiększamy wydatki majątkowe o 150 tysięcy złotych. W rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi zmniejszamy środki na zadaniach statutowych o 15 tysięcy złotych i przeznaczamy tą kwotę na dotację celową dla miasta Nowy Sącz celem zabezpieczenia dodatkowych miejsc w oddziale opieki nad osobami nietrzeźwymi oraz zwiększamy kwotę na zadaniu budowa monitoringu przy ulicy Kopernika. Kolejne załączniki w uchwale to załącznik numer 4, w którym wyodrębniono zmiany wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Zwalczania Narkomanii i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast w załączniku numer 5 ujmujemy zwiększenie planowanej kwoty dotacji celowej udzielonej z budżetu miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii w zakresie załącznika numer 3 poproszę pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury. Z druku numer 16 komisja opiniowała projekt, rozdział 3. Opinia jest negatywna. Powód jest prosty. Pierwsze, było składanych kilka interpelacji na inny pomysł, na przykład Muzeum z pierwszej Wizby Światowej można zrobić. Zadanie nie jest pierwszej potrzeby i jest bardzo duży koszt tego zadania. Także opinia jest negatywna. Ja również będę głosował przeciw. Dziękuję. Opinię Komisji Budżetu proszę pana przewodniczącego. Analizowaliśmy na wczorajszej komisji projekt uchwały. Opinia jest pozytywna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy ktoś z pań, panów ma uwagi bądź zapytania? Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja tylko chciałem wyjaśnić, bo ze względu na to, że na dzień wcześniej termin komisji został zmieniony, ja nie mogłem uczestniczyć w komisji, ponieważ byłem na aktach notarialnych i później rozmawialiśmy i szeroko omawialiśmy temat nieruchomości przy ulicy Wąskiej na komisji budżetu i finansów. Jestem zaskoczony, że w ogóle ten temat był opiniowany, ponieważ od przewodniczącego uzyskałem informację, że nie był opiniowany, więc no jestem w szoku, że w ogóle jakakolwiek opinia komisji jest, bo w kilka osób spotkaliśmy się po komisji, jak wróciłem bezpośrednio od notariusza i ja usłyszałem, że ten temat opiniowany nie był. Ale mniejsza z tym. Szanowni państwo, ta uchwała dotyczy, ta zmiana w budżecie dotyczy nieruchomości przy ulicy Wąskiej, to jest byłego budynku MOPS-u. Ten budynek nie nadaje się już do remontu czy do innego zagospodarowania. No dobrze, no ale nie uzyskał pozytywnej, to nie uzyskał opinii, a nie opinia jest... No to panie przewodniczący, to pan jako przewodniczący komisji powinien wiedzieć, że jeżeli wszyscy wstrzymują się od głosu, to nie jest opinia negatywna, tylko opinii nie ma. To pan powinien chyba to wiedzieć jako przewodniczący Komisji Infrastruktury. No więc w tym momencie, no to ja się pytam, jaka jest opinia. Ale akceptacji nie uzyska. Ale proszę pana, no ale jeżeli, jaka opinia negatywna, jeżeli wszyscy wstrzymali się od głosu, czyli nie ma opinii. I to, no nie, negatywna to by była, jakby wszyscy byli przeciw, panie przewodniczący. I proszę nie zaklinać rzeczywistości, nie wprowadzać w błąd radnych i opinii publicznej. Bo w tym momencie pan wprowadza ich w błąd. I tworzy jakieś swoje prawo. No ja wiem, że może to jest taka tendencja odgórna, ale może tutaj to zatrzymajmy nie, to dla siebie. Pan mnie nie sprowokuje. Także. No, ale pan mnie też. Więc szanowni państwo, teren byłego MOPS-u jest to teren położony w ścisłym centrum miasta. Ten budynek nie nadaje się już do dalszego zagospodarowania. Konieczna jest jego rozbiórka. Miasto w poprzedniej kadencji próbowało zbyć ten teren, jednak ten teren nie uzyskał nabywcy i myślę, że dobrze.
Jak na razie będziemy i cały czas jest plan miasta, żeby pozyskiwać środki jakieś na rozbudowę muzeum. Na razie tych środków nie ma i rozbiórka tego budynku nie powoduje faktu, że nie będzie można prowadzić tam żadnych inwestycji na rzecz miasta w przyszłości. Ale myślę, że zasadnym jest, jeżeli to jest dzisiaj pustostan, aby ten budynek rozebrać, utwardzić go i utworzyć tam plac. Po pierwsze, żeby nie tworzył zagrożenia dla przechodniów, ale po drugie, żeby też utworzyć jakiś plac, gdzie będą utworzone ewentualne miejsca postojowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Pan radny Szczepanik, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, chciałbym zapytać może w ten sposób, bo budynek w tym momencie jest w zwartej zabudowie. Rozumiem, że jeżeli tam byłoby planowane, tak jak wcześniej słyszeliśmy, choćby Muzeum Bitwy Gorlickiej, to na pewno budynek nowy, bo ten załóżmy nie nadaje się zupełnie do użytku, będzie odtworzony w ramach zwartej zabudowy. Jeszcze nie skończyłem. I teraz tak, jeżeli nawet w tym momencie doraźnie budynek zostałby wyburzony, należałoby odtworzyć pewnie elewacje boczne sąsiednich budynków. Czyli gdybyśmy od razu robili rozbiórkę budynku i budowali kolejny, to podejrzewam, że tego nie robilibyśmy w taki sposób. Po drugie, jeżeli utwardzimy ten teren z przeznaczeniem na inne cele, choćby na parkingi czy miejsca postojowe, które są potrzebne, to ile rzeczywiście miejsc uzyskalibyśmy? Bo jeżeli na tą chwilę mamy nadal pomysł, żeby utrzymać to miejsce właśnie na Muzeum Bitwy Gorlickiej, czy powiększenie właśnie muzeum obecnego, wówczas uważam, że jeżeli fasada zewnętrzna budynku nie jest na tyle w złym stanie, że zagrażałaby bezpieczeństwu, to uważam, że w tym momencie jest to zbędny wydatek i można byłoby poczekać, aby pojawiły się takie pieniądze, które pozwolą zbudować po prostu nowy budynek od razu, burząc stary i budując nowy. Dziękuję. Pan burmistrz, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, po pierwsze to budynek nie jest tylko fasadą zewnętrzną, którą widzimy od ulicy Wąskiej, bo to jest cały budynek, który ciągnie się w głąb. Budynek w kształcie jakby litery O z dziedzińcem, który tam są też roślinności, które już są w taki sposób zaawansowane, że ten budynek i pęknięcia tego budynku jakby są tak zaawansowane, że ten budynek grozi zawaleniem i nieważne, czy ten budynek zawali się, nie wiem, na drogę, czy zawali się w jego głębi do wewnątrz, to jest to katastrofa budowlana i miasto powinno czemuś takiemu zapobiegać. Po drugie, ciężko dzisiaj wyrokować, bo ten budynek to jest budynek tymczasowy, który miał być rozebrany po 10 latach, stoi już kilkadziesiąt i który był budowany raczej później niż budynki sąsiednie. Więc ciężko dzisiaj wyrokować, czy elewacja jest do tworzenia, czy nie. Też ciężko określić jednoznacznie, jak wygląda elewacja za jego ścianą, ale to nie jest budynek, który jest jakby w jednym ciągu budowany równolegle z budynkami sąsiednimi. Ten budynek, jego konstrukcja to jest konstrukcja tymczasowa i jest zupełnie niezależna od pozostałych budynków. Dzisiaj ten budynek generuje koszty i tak naprawdę powoduje to, że teren, który jest na środku, w centrum miasta jest w ogóle niewykorzystywany. Ciężko wyrokować dzisiaj, kiedy będą środki na rozbudowę Muzeum Bitwy Gorlickiej. Czy będzie to za rok, dwa czy dziesięć. Więc tak czy inaczej koszty rozbiórki tej nieruchomości kiedyś się poniesie. A chyba warto, jeżeli jest taka możliwość, żeby ten teren do czasu całościowego zagospodarowania, które jest planowane, jest perspektywiczne, stał pusty, nie był w żaden sposób wykorzystywany. I myślę, że jeśli chodzi, pyta pan o miejsca parkingowe, myślę, że na pewno tych miejsc byłoby kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt, ponieważ możemy zrobić jakby dwa rzędy, około 20 miejsc na pewno jest się w stanie zrobić, ponieważ ta działka ma chyba 30 metrów, o ile pamiętam, bądź 35 w głąb. Bo to jest, ta działka jakby ciągnie się do końca budynku. Więc myślę, że jest to na pewno teren, który umożliwi jakiś tam teren parkingowy. A ponadto, tak jak powtarzam, jest to cały czas budynek, który grozi katastrofą i trzeba coś z nim zrobić, a nie czekać na jego samoistne zawalenie się. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny, bardzo proszę.
To chciałbym doprecyzować, bo rozumiem, że zły stan budynku no jest jakimś mocnym argumentem na pewno. Natomiast tak, jeżeli chodzi o odtworzenie sąsiednich elewacji, no to jest informacja pana, od pana, więc dlatego tutaj mamy taką informację, że będzie odtwarzane to jedno. Natomiast drugie, jeżeli znamy powierzchnię tego budynku czy całej działki, przecież jesteśmy chyba w stanie w tym momencie dokładnie wyliczyć, ile tych miejsc będzie, bo musimy uwzględnić dojazd do miejsc postojowych, no i też mamy wysokość, chyba tam jest też różnica terenu, wysokości. Podam tylko przykład z ulicy Słowackiego, kiedy w budżecie obywatelskim był proponowany parking na 2 razy więcej miejsc niż został wybudowany. Z tego względu, że później doszło do uzgodnień przy projekcie i wyszło z tego tyle, że są linie jakieś tam, które, nie wiem, gaz czy jakieś inna infrastruktura podziemna, która nie pozwoliła na zbudowanie tak dużej ilości miejsc postojowych, co spowodowało, że plany były, okazało się później inaczej. W związku z tym tutaj naprawdę dobrze byłoby wiedzieć dokładnie, ile tych miejsc rzeczywiście będzie, a po drugie, czy to będzie stałe miejsce postojowe, czy tylko doraźne, bo to też jest istotne, bo wydaje się na coś pieniądze, a później ile będziemy z tego rzeczywiście korzystać. Dziękuję. Panie burmistrzu. Ja tylko odpowiem, bo myślę, że no to za chwilę zaczniemy definiować odtworzenie elewacji, tak? Bo odtworzenie elewacji to może być, nie wiem, od momentu tynku do cieplenia i tak jakby pan popatrzył i posłuchał, co mówiłem na komisji, to ja mówiłem, że kosztorys na rozbiórkę jest 100 tysięcy. Pozostała kwota by była przeznaczona na utwardzenie placu i mówimy tutaj o utwardzeniu placu, a nie o utworzeniu parkingu, bo powinniśmy też znać definicję parkingu i placu utwardzonego. To jest dosyć zasadnicza różnica, jeśli chodzi o, no to wie pan, no to pan mówi, żebyśmy coś projektowali. Placu utwardzonego się nie projektuje. Jeżeli mamy teren, który ma daną powierzchnię, no to nie trzeba wielkiej matematyki, żeby sobie policzyć, że nie wiem, na szerokość potrzeba 2,5 metra razy ilość samochodów razy 2 i wychodzi ilość miejsc parkingowych. Nie razy 5, tylko razy 2, no bo ma pan 2 rzędy. 5 rzędów tam pan nie zrobi, chyba że piętrowo. Ale my tutaj rozmawiamy na temat wyburzenia, bo już się pan skupił na parkingu, a tutaj zasadniczą kwotą tego wszystkiego jest wyburzenie budynku, który stanowi zagrożenie. A ja mówię tutaj o tym, żeby działka nie stała pusta, można rozważyć utwardzenie placu i wybudowanie tam miejsc postojowych. Natomiast kluczem tego, o czym rozmawiamy, to jest wyburzenie budynku, który dzisiaj niczemu nie służy i nigdy nie będzie niczemu służył, bądź już nie nadaje do jakiejkolwiek naprawy, a generuje tylko niepotrzebne koszty na rzecz miasta. Więc pytanie jest takie, czy ponosimy te koszty dzisiaj związane z rozbiórką i nie będziemy ponosić kosztów utrzymania przez następne lata i będziemy czekać na środki, czy i tak wydamy te środki, które wydamy dzisiaj, a jeszcze w międzyczasie poniesiemy dodatkowe koszty. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Pan radny Koszyk, bardzo proszę. Panie burmistrzu, ja bardzo konkretnie chciałem zapytać o dwie kwestie, bo tu się taki przewija cały czas sformułowanie, że ponosimy koszty, więc czy można powiedzieć, jakie koszty w skali roku teraz ponosimy na ten budynek? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie jest takie. Całkiem niedawno chcieliśmy ten budynek wyremontować i określaliśmy, liczyliśmy pewnie też koszty tego remontu do projektu. I pytanie jest teraz takie. Jakie w tamtym projekcie na budowę muzeum były przewidziane koszty remontu tego samego budynku? Dziękuję. To jest nieprawda, że przewidywaliśmy remont. Przewidywaliśmy budowę zupełnie nowego budynku. Nie ma możliwości remontu tego budynku, bo to jest budynek tymczasowy. On nie ma stropu. Fundamenty są takie, jakie są. Więc tutaj nie był robiony koszt, koszt budowy nowego budynku. Tam nie było też kosztu rozbiórki, bo to było w formule zaprojektuj i wybuduj, więc w tym momencie była kalkulacja budowy całości budynku, więc nie mogę odnieść się do tego kosztorysu, jaki dzisiaj mamy, do tego, jaki był budowany. Tam było kilka milionów złotych, ponieważ tam ten budynek zakładał 3 kondygnacje, zakładał remont od razu tego budynku, który jest dzisiaj. A koszty utrzymania, no to mamy koszty koszenia, mamy koszty podatków, mamy koszty, jeżeli jest śnieg, zrzucania śniegu z dachu, no jest to na pewno kilka tysięcy, bieżące przeglądy, jest to na pewno kilka tysięcy złotych rocznie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Piechowicz, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, mam pytanie, bo w ramach inwestycji jest na remont dróg i z tego, co proszę mi wyprostować, jeżeli nie, brakuje jakieś 200 tysięcy na remont dróg z ostatnim po przetargach. Mam pytanie, bo tu dajemy 150, okej. Okay. Czy starczy nam środków na ten remont dróg jeszcze z tego i z czego to weźmiemy? Bo jestem ciekaw. Wystarczy nam środków na remont dróg, tak jak mówiłem już na komisji, mamy część inwestycji, która w związku z długością wykonania i zakresem, jaki musi być wykonany, będzie musiała być wykonana w formule dwuletniej, nie zostanie ukończona w tym roku, dlatego z zadań inwestycyjnych, bo tutaj nie ruszamy zadań inwestycyjnych, z zadań inwestycyjnych, które mamy w roku bieżącym, dokonamy korekty pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Ponadto mamy jeszcze rezerwę inwestycyjną w kwocie 167 tysięcy złotych, która została. Dziękuję. Zapytania jeszcze do pana burmistrza, pan radny. No ja jeszcze tylko chciałem dopytać konkretnie, ile tych miejsc postojowych będzie, bo nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie, a jeżeli mamy tworzyć miejsca postojowe, to jest dla mnie kluczowe. I proszę zwrócić uwagę, jak pan tutaj mówi, że nie jest ważne, że nie tworzy, że ja się skupiłem na miejscach postojowych. Jeśli byśmy miejsc nie planowali, to by nie trzeba było utwardzać tego terenu, tylko go wyrównać, zasadzić trawę i to by wystarczyło doraźnie. Dlatego to jest istotne. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja nie rozumiem. Rozmawiamy o wyburzeniu. No dokładnie. Panie radny, jeżeli wyburzamy budynek w miejscu, gdzie nie projektujemy i nie będziemy budować parkingów, tylko po wyburzeniu budynku pozostaje jakaś ilość gruzu, ewentualnie po likwidacji tych kamiennych fundamentów, więc można to rozrównać na tej działce. Tam jest częściowo utwardzony teren, można to wszystko rozrównać, dowieźć ciężarówkę, klinca czy dwie, wyrównać trochę teren i ile aut wjedzie, tyle stanie. No. Czy to tak trudno zrozumieć? Tak samo jak zrobiliśmy po przedszkolu numer 1. No ale burmistrz, zastępca panu tłumaczy to już chyba pół godziny i pan tego nie potrafi zrozumieć. No. To proszę mi zdefiniować, jakie samochody pan chce, żebym przeliczył. Nie wiem, bo mamy plac utwardzony, który nie ma szerokości, no ale osobowe, no to wie pan, jeden osobowy ma 3 metry długości, ja drugi 5. No to rozmawiamy po prostu jak dzieci w przedszkolu w tym momencie. Ja myślę, że to jest dyskusja wyższości świąt jednych nad drugimi. Jeszcze pani radna Migdali, kończymy dyskusję. Szanowni państwo, ja może pan burmistrz. Szanowni państwo, może zapytam tak już humorystycznie, patrząc na tą całą dyskusję, to może jeszcze zapytajmy, jakie marki samochody te będą parkować. Proszę państwa, szanujmy się, bo to zaczyna być niepoważne. Panie przewodniczący, składam wniosek o zamknięcie dyskusji w tym temacie i przejście do głosowania. O głos jeszcze prosił wcześniej przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę, Czesiu. No to, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowne koleżanki i koledzy radni, ja tak może ostatnie dni mojej funkcji zawsze w tym samym temacie praktycznie przesuwamy wiele inwestycji, nic wielkiego nie robimy, a jeszcze ponad 6 milionów kredytów bierzemy. Ja się martwię, co to tak będzie dalej, kolejne lata, jak to tak wszystko będzie ładnie szło, to co i za co zrobimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na tym trzeba się zastanowić. Zamykam dyskusję w tym temacie. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 16. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w przedstawionym brzmieniu? Dziękuję. Dobrze. Kto jest przeciw? Dwa głosy przeciw. Kto jest? Trzy głosy przeciw. Kto się wstrzymał? Trzy głosy wstrzymujące. Projekt uchwały został przyjęty. Projekt uchwały na druku nr 17 w sprawie zmiany WZP miasta Gorlice. Bardzo proszę, pani skarbnik. Panie przewodniczący, szanowni państwo, uchwała na druku nr 17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Gorlice. Wprowadzone zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Gorlice dotyczą prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć.
W załączniku nr 1, czyli prognozie finansowej, uaktualniono planowane dochody, wydatki oraz inne dane informacyjne do dokonanych zmian w budżecie i uchwale budżetowej na 2018 rok. Z powodu odroczonego terminu ogłoszenia przetargu przesunięto planowane dochody ze sprzedaży mienia z roku 2018 na rok 2019. W związku ze zmianami w przedsięwzięciach, realizowanych wydatkach majątkowych na projekty dofinansowane z udziałem środków europejskich, dokonano również stosownych zmian w roku 2019 w dochodach majątkowych i wydatkach majątkowych oraz w przychodach. Załącznik nr 2 dotyczy wykazu przedsięwzięć i w związku z tym w wydatkach majątkowych zadanie pod nazwą budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego Małastów. Przenosi się tutaj wydatek w wysokości 1 435 802 zł na rok 2019. Wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Na wczorajszej komisji analizowaliśmy uchwałę. Uchwała jest ściśle powiązana ze zmianami budżetowymi. Następuje tu przesunięcie przedsięwzięć. Opinia jest pozytywna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są zapytania? Nie widzę zapytań. Podaję pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 17 w sprawie zmiany WZP miasta Gorlice. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dwa głosy przeciw. Kto się wstrzymał? Cztery głosy wstrzymujące. Uchwała została przyjęta do realizacji. Projekt uchwały na druku nr 18 w sprawie przystąpienia do projektu na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych, biomasa i paliwa gazowe, współfinansowanego z poddziałania 442, obniżenie poziomu niskiej emisji SPR RPO województwa małopolskiego. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o uzasadnienie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w związku z tym, że miasto Gorlice przystąpiło do klastra energii Biała Ropa, tutaj wszystkie gminy w związku z dużym zainteresowaniem, jakie jest wśród mieszkańców na wymianę piecy, kotłów i urządzeń grzewczych, postanowiło, aby złożyć wniosek do działania 442. Nabór trwa od 29 września do 2 listopada bieżącego roku. No i aby przystąpić do realizacji tego projektu, konieczne jest podjęcie uchwały, dlatego my tutaj proponujemy, aby ją podjąć ze względu na to, że jest to, taka jest wola mieszkańców i jest zainteresowanie w tym temacie. Dziękuję. Dziękuję, panie burmistrzu. Przewodniczący Komisji Budżetu. Opinia jednogłośnie pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy są zapytania do pana burmistrza? Nie ma. Podaję pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 18. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I proszę państwa, wszystko wskazuje na to, że była to prawdopodobnie ostatnia uchwała podejmowana przez obecną kadencję Rady Miasta. Punkt kolejny. Interpelacje i wnioski radnych. Ponieważ w niedzielę odbędą się wybory i liczymy, no nie bardzo kto będzie miał, nie wiadomo kto będzie mógł odpowiadać na interpelacje, jednak radni mają prawo do składania interpelacji. Jeżeli radni mają przygotowane interpelacje, bardzo proszę o złożenie ich pisemnie. Jeżeli pan burmistrz będzie w stanie odpowiedzieć w najbliższym czasie, to odpowie, a jeżeli nie, będzie odpowiadał nowo wybrany burmistrz. Więc bardzo proszę o złożenie do protokołu, jeżeli koleżanki i koledzy radni mają interpelacje przygotowane. Pozostały nam zapytania i wnioski radnych. Bardzo proszę, kto się w tym temacie przygotował? Chciałem zapytać o rozstrzygnięcie ostatniego przetargu na ścieżki rowerowe, ten odcinek AB. Z tego co ja zdążyłem się zorientować, no to kwota jest niewiele niższa niż ostatnio. No i pytanie, co teraz? Ostatnio troszeczkę zawęziliśmy zakres. To już był trzeci przetarg. No i dalej tak naprawdę chyba na ten moment nas na tą inwestycję nie stać.
Przetarg podzielony był na dwa odcinki. Na jeden odcinek wpłynęły dwie oferty, na drugi odcinek jedna oferta. Na pierwszym odcinku oferty przekraczają niewiele kwotę założoną, na drugim odcinku jest to znaczne przekroczenie kwoty, w związku z czym jeszcze przygotowujemy analizę i no, myślę, że do niedzieli na pewno nie podejmiemy decyzji, ale przygotowujemy analizę i po podjęciu odpowiednich działań będziemy starali się podjąć jakieś decyzje w tym temacie po wyborach. Jeszcze raz proszę, Mateusz. A czy tam wchodzi w grę możliwość etapowania tej inwestycji? Mam na myśli tu już teraz konkretnie ten odcinek AB, czyli ten Batorego Kochanowskiego. To jest w trybie zaprojektuj i wybuduj, w związku z czym analizujemy to, jak można podejść do tego tematu. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rada. Chciałem zapytać o dokończenie prac rozpoczętych przy budowie przystanku i przejścia na ulicy Dukielskiej. Podejmowaliśmy uchwały w sprawie przejęcia od Zarządu Dróg Wojewódzkich części dróg do zarządzania na to, abyśmy mogli podjąć działania. No dzisiaj podejmowaliśmy te uchwały. Dziękuję bardzo. Pan radny Mróz. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ponieważ uczestniczę w ostatniej sesji takiej roboczej Rady Miasta, wiele moich wniosków zostało zrealizowanych, ale chciałem Państwa poprosić o następujące. Proszę Państwa, poeta i muzyk, pan Bogdan Diduch, skomponował piosenkę o powiecie, o mieście Gorlice. Ta piosenka opiewa piękno naszego miasta, piękno całego powiatu. Wykonuje ponad 30 osób i chyba jakieś ptaszki jeszcze są wykonawcami tej piosenki. Jest to piosenka, która jest naszą wizytówką, niestety nie jest promowana przez nasze miasto. Bardzo proszę, by rozpropagować tę piosenkę. Jest dostępna w internecie, można ją w każdej chwili odtworzyć. Jest to taki nasz symbol naszego miasta i powiatu. Bardzo proszę. Druga sprawa, Dni Gorlic. Bardzo proszę, by w niej przede wszystkim w częściach artystycznych uczestniczyli Gorliczanie, bo jak mamy promować Gorlicę, to promujmy swoich ludzi. Ja przez swoje długie życie wiele lat pamiętam również, że nie było Dni Gorlic i Gorlice funkcjonowały. A teraz mamy możliwość, to promujmy naszych artystów, bo smutne jest, że artyści z Gorlic, z okolic promowani są na poziomie europejskim, nie mówiąc o polskim, a tu jak ich się kiedyś puszczało, to gdzieś w kącie rynku, a nie na głównej scenie. Bo mówię tu o rodzinie Maliszów. Trzecia sprawa, rondo przy drukarni tak zwanej. Mamy piękne rondo, nie umiemy z niego korzystać. Zwracałem wiele razy na to uwagę. Nie trzeba żadnych milionów, by rozkorkować to rondo. Wystarczy tylko korzystać z niego zgodnie z prawem, zarówno piesi, jak i kierowcy. Zwracałem się do policji, do straży miejskiej i to niewiele dało. A można by jeszcze uruchomić gorlickie kościoły, by pomogli w tej sprawie poinformować ludzi, jak zgodnie z prawem korzystać. Nie trzeba żadnej złotówki, jeżeli ludzie będą przechodzić tak, jak mówi kodeks drogowy, jak będą kierowcy korzystać tak, jak mówi kodeks drogowy, to się będzie to wszystko kręciło. Bardzo również proszę o kontynuację i wreszcie doprowadzenie do skutku utworzenia medalu zasłużonych dla miasta Gorlice. To nie trzeba wielkiego wysiłku, nie są to wielkie pieniądze, nie musi być godło czy herb miasta, bo na tym medalu może być na przykład ratusz czy kontury ratusza i to by wystarczyło. Chodzi o medal, o sam fakt, że się pamięta o ludziach zasłużonych. No i jeszcze jedno z najistotniejszych rzeczy. Wrzesień to jest takim dniem pamięci smutnej, bo 1 września obchodzimy dzień agresji na Polskę, II wojny światowej i 17 września również. I w przyszłym roku, w 2019, będzie równa
80. rocznica i ciekaw jestem i bardzo bym prosił, by w następnym roku wymienić trzeciego agresora na Polskę, bo na razie wymieniamy dwóch agresorów, a było ich przecież trzech. To pamiętajcie o tym, panowie czy panie burmistrzowie i również radni. I ostatnio wczoraj, przechodząc ulicą, zwróciła mi pani mieszkanka uwagę na fakt, że remontowano ulicę, chodnik przy ulicy Pułaskiego i zostało, wyliczyłem chyba 22 metry niedokończone. To jest wstyd, żeby 22 metry chodnika nie zrobić. To są rzędy kilkunastu tysięcy złotych przy wydatkach na przykład na strefę kibica setek tysięcy złotych, to wydanie 20 tysięcy na chodnik nie jest aż taka wielka kwota. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie burmistrzu, krótko. Panie przewodniczący, szanowni państwo, no to może po kolei odpowiadając panu radnemu, to myślę, że tą piosenkę zaczniemy promować dopiero po wyborach, bo jeżeli ją skomponował pan Diduch, to żeby to nie było cisza wyborcza niedługo, więc może na razie się jeszcze... Ale to skomponował pan Bogusław Diduch. No ale no jednak nazwisko jakieś chyba coś na rzeczy jest. Tutaj jeśli pan mówi o artystów na Dni Gorlic, no to myślę, że porozmawiamy tutaj, jak mówi pan, że tam było 30 osób, to może uda nam się zebrać, tylko nie wiem, czy z tymi ptaszkami się dogadamy, żeby przylecieli na Dni Gorlic, ale może się uda w tym roku. Jeśli chodzi o przejścia dla pieszych, no to panie radny, myślę, że to może był świetny pomysł na kampanię wyborczą, żeby pan stanął w zielonej kamizelce, czy tam żółtej i uczył ludzi chodzić. Bo tak naprawdę, no to... Każdy może uczyć ludzi chodzić na przejściu dla pieszych i myślę, że ta nauka nie poszłaby w las, ale no, my tutaj nie mamy wpływu na policję i na księży przede wszystkim. I na straż. I na straż, więc no, wie pan co, był jakiś czas temu film instruktażowy, który nic nie przyniósł. Myślę, że strażników miejskich jest 10. Były też tutaj różne uwagi, między innymi z pańskiej strony, o koszty funkcjonowania Straży Miejskiej, więc myślę, że nie jest zasadnym, aby miasto zwiększało ilość zatrudnienia strażników miejskich, żeby instruowali ludzi, jak chodzić po przejściach. A zaraz jeszcze padłoby pewnie pytanie, ilu tych ludzi korzystających z przejścia pod drukarnią jest mieszkańcami miasta, ile powiatu. Jeśli chodzi o medal zasłużony dla miasta Gorlice, no to on jest w przygotowaniu i będzie cały czas, no będzie myślę, początkiem już kadencji na miejscu, tak aby w przyszłym roku rozpocząć zgodnie z pana wnioskiem przyznawanie tych medali. Jeśli chodzi o chodnik i kwotę 10 tysięcy złotych, no to tam nie chodziło o 10 tysięcy złotych, tylko o troszkę więcej. Myślę, że każda inwestycja, która jest wykonywana etapami, kończy się na jakimś momencie i zawsze ta osoba, która jest pierwsza przed tym, gdzie nie zostało wykonane, ma jakieś co do tego obiekcje, aczkolwiek rozmawialiśmy z tym państwem i ustaliliśmy i obiecaliśmy i zapewniliśmy, że w przyszłym roku ta inwestycja będzie kontynuowana i to zostanie wykonane. I tak chcę już powiedzieć, że kalkulacja była na 2 metry chodnika, my już robiliśmy tak, aby to miało ręce i nogi i rozszerzaliśmy to i stąd wzięła się różnica z tych kosztów i tak te koszty zostały zwiększone, ale tak naprawdę no, zawsze w pewnych inwestycjach trzeba powiedzieć stop i tutaj no, ciężko porównywać koszty inwestycji do innych działalności, no bo za chwilę powiemy, że w takim razie powinniśmy zwolnić jednego urzędnika, no bo to miasto na tym nie ucierpi, żeby dokończyć jakiś chodnik, no dochodzimy do abstrakcji i absurdu. A jeśli chodzi o trzeciego agresora, czyli Słowację, no to myślę, bo myślę, że o to panu chodzi. No ale no to chyba innego nie było. No to myślę, że jeśli chodzi o wymienienie tego, to jak najbardziej, ale myślę, że tu nie chodzi o to przezbywanie się, jacy agresorzy gdzie byli, tylko żeby uczcić pamięć ofiar, bo chyba to jest najważniejsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Rada Marszałek, bardzo proszę panią Halinkę. Ja chciałam prosić o uaktywnienie służb WZGW Wody Polskie, ponieważ w okolicy potoku Muchówka tak naprawdę nic się nie dzieje, a ostatnio w okolicy mostu na ulicy Zagórzańskiej przy pierwszej posesji
są osunięcia gruntu i zgłoszenie to na pewno zgłosi właściciel. Dlatego proszę w jakiś sposób o jakąś wymuszenie jakiejś komisji w tym względzie, ponieważ no naprawdę jest sytuacja beznadziejna. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Radna, my możemy jedynie zawnioskować o to, natomiast naciskać czy zmobilizować to już może krąg rządowy. To myślę, że tu Pan Radny Ryszard Ludwin ma lepsze przełożenie. Dziękuję. Pani Radna Alicja Nowak, bardzo proszę. Ja, Panie Burmistrzu, mam takie historyczne pytanie, a mianowicie sięgające 2006 roku, bo w każdej kadencji zabiegałam o to, żeby upamiętnić szkołę numer 2 tablicą pamiątkową, no i żeby upamiętnić postać patronki szkoły Urszuli Gruszczyńskiej-Hermachowej. I jestem trzecią kadencję i za każdym razem otrzymuję odpowiedź, że no będzie to zrobione, tylko trzeba jeszcze zrobić to czy tamto. I takie mam podejrzenia, że kolejni burmistrzowie czekają, aż ja zniknę z tej rady, to wtedy zniknie problem z tym moim wnioskiem. I chciałabym zapytać, czy jest szansa, że na przykład najbliższy rok szkolny będzie można rozpocząć uroczystością odsłonięcia tablicy właśnie upamiętniającej istnienie szkoły numer 2 i innych szkół właśnie w tym miejscu. Pytam dlatego, bo sprawą tej tablicy zajmował się nie burmistrz, tylko wydział i z Wydziału Oświaty zawsze dostawałam w tej kwestii no, obietnicy. I jak zniknę, czy ta obietnica będzie zrealizowana, czy nie? Dziękuję. Pan burmistrz, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to musielibyśmy obydwoje zniknąć, bo ja akurat jestem uczniem tej szkoły, byłem uczniem tej szkoły, a jeśli chodzi o temat tablicy, to on był podejmowany nawet przez byłych uczniów tej szkoły, bo oni byli u mnie i nawet ostatnio jednego z tych inicjatorów spotkałem i mówi, że temat jakby chciał go pociągnąć, ale temat nie został, że tak powiem, podjęty przez jakąś szerszą społeczność, a my tutaj według nas bardziej zasadnym jest umieszczenie tej tablicy na zewnętrznej elewacji budynku niż wewnątrz. Jesteśmy na etapie tego projektu termomodernizacji i chcemy już wiedzieć, jaki będzie zakres, bo cały czas są uzgodnienia z konserwatorem, czy będzie ta izolacja, termoizolacja od zewnątrz, czy nie. To jeszcze ostatecznie nie zostało rozstrzygnięte. Jak już będzie ostatecznie rozstrzygnięte, to będziemy mogli podjąć już stanowczą decyzję, że ta tablica będzie montowana i w jaki sposób będzie montowana. Natomiast no, chcieliśmy to zrobić w tym roku, niestety się nie udało, bo w tym roku, z tego co ja kojarzę, to przypada chyba dziesięciolecie likwidacji, przeniesienia tej szkoły jakby do budynku, no, likwidacji tej szkoły. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Radna Miękiś-Miller, Małgosia. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja chciałam poruszyć trzy takie krótkie tematy związane z tym, co nie zostało wykonane, mimo tego, że wielokrotnie po prostu było to sugerowane i prosiłam o to. Mianowicie pierwsza rzecz, to od początku, kiedy zostałam radną, wnosiłam ten temat. Chodzi o lokal wyborczy w starostwie powiatowym. Wiem, że panowie podejmowali działanie, ale niestety one nie zakończyły się sukcesem. Proszę Państwa, są trzy wielkie, duże budynki użyteczności publicznej. Starostwa powiatowego, urzędu gminy i jeszcze sądu rejonowego. I po prostu nie można zlokalizować, mimo istnienia tych budynków, gdzieś w którymś z nich lokalu na parterze. No, jest to uciążliwe dla ludzi i naprawdę nie wszyscy starsi, nie wszyscy niepełnosprawni chcą głosować przez przedstawicieli. Tutaj im się po prostu no, to uniemożliwia. Jest to po prostu rzecz do załatwienia no, na przyszłe lata. Druga rzecz. Też wielokrotnie na ten temat mówiłam. Chodzi o przejścia przy ulicy Bieckiej. No proszę Państwa, ostatnio znowu doszło do wypadku przed budynkiem starostwa powiatowego, tam gdzie te przejścia po prostu nie są oznaczone w sposób dostateczny. Wiem, że jest projekt, wiem, że one mają być zrobione, ale to się odwleka w czasie i to naprawdę stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi właśnie tutaj, koleżanka Halinka mówiła o potoku Muchówka, ja chcę powiedzieć o Stróżowiance. No,
nie mamy mocy sprawczej, ja to wszystko rozumiem, ale po prostu utrzymywanie w centrum miasta potoku w takim stanie jak jest, przy większych opadach stwarza zagrożenie powodziowe. Dziękuję, to wszystko, dziękuję. Pan radny Piechowicz, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu. Aha, bardzo proszę panie burmistrzu, przepraszam. Szanowny panie przewodniczący, pani radna, szanowni państwo. Jeśli chodzi o lokal wyborczy, było tak, że przy jednych wyborach odbywały się te wybory na parterze w starostwie. I otóż wielu wyborców zgłaszało zastrzeżenia i pretensje do starostwa powiatowego o to, że te miejsca były zorganizowane na korytarzu, no bo tam nie ma innej możliwości z rozkładu pomieszczeń, w związku z czym duża grupa ludzi zgłaszała swoje sprzeciwy do starostwa, że lokal wyborczy nie ma wystarczającej powagi, no bo jest na korytarzu w sąsiedztwie wejścia do toalet i tak dalej. W związku z czym nie było to dobre rozwiązanie. No oczywiście starosta nie udostępni swojego gabinetu na lokal wyborczy, no bo też to jest niemożliwe. Więc no niestety dysponujemy taką, a nie inną substancją w tym terenie, która należy do innych jednostek samorządowych, więc na ile jest możliwe, na tyle się wykonuje. Bariera do wejścia do budynku jest złamana. Jest możliwość, że ktoś może pomóc osobie starszej w tym, żeby dostać się na piętro, bo tam jest właściwa możliwość właściwego rozmieszczenia sali. Jeśli chodzi o doświetlenia przejść, o których pani radna mówiła, wykonaliśmy już jakąś część doświetleń przejść. Otóż planowane były wcześniej, ale skoro pojawiła się możliwość pozyskać dotacje na doświetlenia przejść, no to lepiej jest odczekać jeszcze te kilka miesięcy, skoro tyle lat to było wyczekiwane. Jakąś grupę przejść w pierwszej kolejności wykonaliśmy doświetlenia i to już znacząco poprawiło. Nawet jako kierowca uważam, że jest widoczność znacznie lepsza na tych przejściach. Natomiast tą drugą wstrzymaliśmy do momentu, aż pozyskamy dotację, no bo szkoda wydawać te pieniądze w całości z budżetu miasta, jeżeli możemy uzyskać dofinansowanie. Na trzecie pytanie odpowie zastępca. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o cieki wodne, no niestety rząd obiecuje od 2 lat, że utworzy spółkę Wody Polskie i ta spółka będzie super działała. Niestety papier przyjmie wszystko, aparat fotograficzny i obiektyw też przyjmie wszystko. Można obiecać szklane domy, złote klamki i miliony czy miliardy na różnego typu rzeczy, a po czynach ich poznacie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Piechowicz, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, bo ja pytałem o finanse na drogi, a teraz chciałbym zapytać, jaki jest stan zaawansowania remontu prac nad drogami? Czy w tym roku ewentualnie jeszcze jest możliwe na przykład baterego zrobienia, czy nie? Dziękuję. To zgodnie z postępowaniem przetargowym termin realizacji kończy się w tym roku, więc zostanie zrealizowane w tym roku. Dziękuję. Pani radna Buwak, bardzo proszę. I ja tylko proszę o wsparcie moich starej w starostwie powiatowym. Mianowicie w związku z rozbudową obwodnicy ulicy Wyszyńskiego, tu w okolicach szkoły niedawno wypadek się zdarzył i rodzice bardzo proszą, żeby to przejście u zbiegu ulic Listopada, Wyszyńskiego i drogi do parku w jakiś sposób zabezpieczyć, no żeby droga dzieci do szkoły była bezpieczna. Ja nie jestem znawcą od ruchu drogowego, ale starostwo powiatowe no próbuje tam jakiś tam metod. No niestety już progi zwalniające niewiele pomagają. Takie te czerwone progi, nie wiem jak się to nazywa. Znaków jest tyle, że już po prostu ciężko je wszystkie zauważyć. No a tak się porobiło w tej chwili, że im lepsze drogi, to większa prędkość. Druga moja prośba, żeby może w szkole sąsiedniej, czyli w liceum na Górce, nie wiem, ja też będę prosić dyrektora, no jakoś szkolić, informować młodzież, bo to głównie oni przekraczają prędkość. A mnie chodzi o to takie skrzyżowanie, które stało się w tej chwili dość niebezpieczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Lucyna Jamro. Panie burmistrzu, ja chciałam zapytać, kiedy nastąpi wykonanie prac związanych z poszerzeniem jezdni na ulicy Jesionowej, tam gdzie jest nielegalnie posadowione ogrodzenie w terenie pasa miejskiego.
bo borykamy się tak naprawdę, wydaje się, z błahą sprawą, myślę, od półtora roku. Decyzje były jak najbardziej na tak, że jest to słusznym i zasadnym i to ogrodzenie było potwierdzone, że jest nielegalnie posadowione. Z jakiego powodu są te opóźnienia? No i mieszkańcy naprawdę proszą o realizację, gdyż zwiększy to w dużym stopniu bezpieczeństwo korzystających tam zarówno z ruchu kołowego, jak i pieszego. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to zadanie to jest zlecone do MZUK-u. MZUK, Miejski Zakład Usług Komunalnych ma to zadanie w swoim planie. No niestety teraz były jeszcze pilniejsze tematy, ale myślę, że w najbliższych dniach czy też tygodniach wejdzie tam i będzie to realizował. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Radny Tomek Chmura. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja mam taką prośbę. Chodzi mi o ulicę Korczaka i to jest ten fragment drogi niedawno wybudowany. Jest tam pas drogowy, który jest wjazdem na ulicę boczną Korczaka. Jest on wykonany z kostki, ale powyżej tej kostki bezpośrednio już dojazd do posesji, który jest własnością miasta, bo ten teren jest akurat, sprawdziłem, własnością miasta, jest wysypany takim klińcem. W przypadku jakichkolwiek większych deszczy, woda spływająca tą drogą zabiera ten kamień i wysypuje go bezpośrednio na drogę, stwarzając no, niepotrzebne zagrożenie. Tam już kiedyś była interwencja i było sprzątanie tego kamienia. Niemniej jednak prosiłbym, czy jakąś metodą destruktu, czy jakąś inną formą o zabezpieczenie tych kamieni, żeby nie wypływały wraz z wodą na ulicę. Burmistrz. Bardzo prosiłbym, żeby po sesji wskazać na mapie, to postaramy się to wykonać. Dziękuję bardzo. Mam dla Państwa jeszcze informację od Pana Burmistrza. Otóż działając na podstawie paragrafu 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, informuję, że do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia wyznaczam Miejski Zakład Usług Komunalnych. Dodam jeszcze z opinii, iż liczba skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy na terenie naszej gminy w 2019 roku będzie wynosić około 170 skazanych, a niezbędna liczba godzin w przeliczeniu na jednego skazanego wynosić będzie około 140 godzin. To jest ta informacja od Pana Burmistrza. Mam prośbę do przewodniczących komisji, aby w sprawozdaniu z pracy z komisji zawarli niezrealizowane sugestie dla przyszłej rady. Bardzo proszę, żeby to było złożone. O głos prosił jeszcze pan radny Ludwin. Ja chciałem podziękować grupie radnym, którzy złożyli wniosek odnośnie ronda na Zawodziu. To był strzał w dziesiątkę. Dzisiaj się mogę podzielić po prostu dobrą nowiną, że to rondo wybudujemy. Mamy już potwierdzenie od ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Opracowują tą koncepcję Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Wie o tym pan wojewoda. Mocne poparcie dostaliśmy od pana Jarosława Kaczyńskiego. Także to zadanie będzie wykonane. Jak jedna prasa pisała, że to był wyjazd pewnie życia moje do Krakowa. Publicznie mówię, że uważam, że tak. Napotkałem bardzo fajnych ludzi, którzy chcą Gorlicą pomóż. No i że to jest odgrzany jakiś tam kotlet. Tak, to był jeden kotlet. Mam już następny kotlet, ale jak będzie ten kotlet dobrze odgrzany, to wtedy Państwa poinformuję. Dziękuję. A chodzi o drogę. Chciałabym zabrać głos. Jeżeli mogę dokończyć, chodzi o drogę lokalną, która praktycznie przez miasto budżetowo nie jest do wykonania. Jeżeli mi się uda, to wtedy się będziemy chwalić. Dziękuję. Panie Burmistrzu, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, tak jak powiedziałem wcześniej na przykładzie RZGW i na przykładzie Wód Polskich i różnych innych przykładów, ja bym prosił w takim razie, bardzo się cieszę, jeżeli to by była prawda, ale jeżeli to jest prawda, to bardzo bym prosił, aby Pan pokazał taką pozycję budżetową w budżecie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ponieważ z relacji, jaka była pokazana
w mediach również prezes Kaczyński powiedział, że no w chwili obecnej nie ma żadnych wielkich inwestycji w planie finansowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w rejonie Gorlic, więc bardzo bym prosił, żeby pokazać, że ta inwestycja została wprowadzona do budżetu Generalnej Dyrekcji, na jaką kwotę i jaki będzie czas realizacji i termin. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu, jeżeli mogę. Pani Alicja Nowak. Pani Mario. Ja tylko chciałam też poprosić, żebym mogła opublikować na swojej stronie internetowej takie pismo, to chętnie opublikuję. Dziękuję. Oczywiście, że będzie, jak tylko przyjdzie pismo już takie konkretne do biura pani poseł Barbary Bartuś, upublikujemy to publicznie, na pewno to damy na Facebook, także pani koleżanka radna też będzie miała taką wiadomość. Panie przewodniczący. A jeszcze jeżeli mogę dokończyć odnośnie tego, co pan burmistrz powiedział, no trzeba słuchać dobrze, co prezes powiedział, że nawet mówił o drodze szybkiego ruchu, że chociaż nie jest to wpisane w planie, to nie znaczy, że nie można tego zmienić. Czy mogę ten głos? Chętnie bym posłuchał, ale niestety drzwi zostały zamknięte. Dziękuję właśnie, bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja właśnie w tej sprawie, czy na tym rondzie będzie też miejsce takie, czy się zmieścimy? Bo pan burmistrz nie dał rady się zmieścić w GCK-u ani pani przewodnicząca, ani inne koleżanki Marysia Czeszyk, pani Halinka Marszałek, a chcę panu powiedzieć, że pani Bartuś nie dołożyła starań nic, więc nam zablokowała obwodnicę zachodnią i wszystkie pieniądze były zatrzymane. To jest takie tylko dygresja. Czy się zmieścimy z tym rondem na Zawodziu? Jakiś pomnik na tym rondzie. Koleżanko, tak. Ten wariant, który był przygotowany na obwodnicy, na rondo na Zawodziu, robiła to zresztą Politechnika Krakowska, o czym doskonale pan burmistrz wie. Także się zmieści spokojnie. Czy mam ujawnić, jak zgłaszałam pytanie na zapytanie na sobotę do jednego z kolegów z PiS-u? Więc nie będę. Ja proszę panią, nie będę odpowiadał, jeżeli się państwo, żeście się nie zmieścili w GCK-u, to tylko świadczy o uniedolności pana burmistrza. Jeżeli on do swojego budynku nie może wejść, to jak się może dostać do ministra? Panie radny, to jest sprawa między państwem i tymi... Ja bym prosił, żeby pan Ludwin to sprostował, albo będziemy musieli w inny sposób to wyjaśnić. Ale panie, nieudolność pana burmistrza. Ja bym prosił, żeby pan to w tym momencie sprostował. Dziękuję. By ta sprawa nie zajmowała... Ale po prostu się pan spóźnił i trudno, no przecież to sprostuje pan to, że burmistrz się spóźnił, czy nie? Sprostuje. No najprawdopodobniej się spóźnił, jeżeli nie mógł wejść, nie? Bo myśmy już byli o godzinie 16. Ale spokojnie, proszę państwa, po 21 października też życie się będzie toczyło. A potem... Niektóre słowa są niepotrzebne. To proponuję zakończyć ten temat. Potem ochrona już pilnowała, my nie mamy nic do powiedzenia, bo panie to jest... Panie radny, polityka pańskiej partii nie stanowi przedmiotu obrad dzisiejszej sesji. Dajmy sobie spokój. Na tym skończyliśmy część roboczą. Pani radna, na tym skończyliśmy część roboczą. Mam jeszcze dla państwa informację, że uzgodniliśmy. Pan radny jeszcze, ale nie w tym temacie, mam nadzieję. Ja tylko do riposty pana burmistrza. Pan burmistrz jest znany z ciętej riposty. Panie burmistrzu Bałajewicz, nie chodzi o to, kto komu dołoży słownie, tylko co zrobimy dla mieszkańców miasta Gorlic. To jest najważniejsze. Dobra, dziękuję. Radni obradują, burmistrz i urząd jest do wykonywania i do robienia coś dobrego. Więc panie burmistrzu, o piosence to nie chodzi o promowanie wykonawców, tylko chodzi o promowanie piosenki. Dziękuję bardzo. No. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie, jaki pan złożył wniosek przez ostatnie 4 lata dotyczący propozycji konkretnych przeprowadzenia Dni Gorlic wraz z harmonogramem, poza tym, że tylko pan negował to, co było robione. Dziękuję. No, myślałem, że ta końcówka ostatniej sesji roboczej będzie trochę przyjaźniejsza. Mam dla państwa jeszcze informację, uzgodniliśmy z panem burmistrzem, z panią skarbnik 8 listopada. Zrobimy sesję, przygotujemy sesję uroczystą. Sesję zwołam na godzinę 16. Na tym kończę obrady dzisiejszej 45.